Dopiero w dni dziewięć po wyjeździe Danusi stanął Zbyszko na granicy Spychowa, ale Danusia była już tak bliska śmierci, że zupełnie stracił nadzieję, czy ją żywą ojcu dowiezie. Zaraz następnego dnia, gdy poczęła nie do rzeczy odpowiadać, spostrzegł, iż nie tylko umysł jej jest zwichnięty, ale że przy tym i ciało ogarnia jakaś choroba, przeciw której nie ma już sił w tym wycińczonym przez niewolę więzienie, mękę i ustawiczny strach. Dziecku. Może być, że odgłosy zaciekłej walki, jaką Zbyszko i Maćko stoczyli z Niemcami, przepełniły ten kielich przerażenia i że właśnie w tej chwili napadła ją owa choroba, dość że gorączka nie opuszczała jej odtąd prawie aż do końca drogi. Była to nawet poniekąd okoliczność pomyślna, albowiem przez straszną puszczę wśród niezmiernych trudów wiózł ją Zbyszko jak martwą, nieprzytomną i o niczym nie wiedzącą. Po przebyciu puszcz, gdy weszli do zbożnego kraju, między osady kmiece i szlacheckie, skończyły się niebezpieczeństwa i trudy. Ludzie dowiadując się, że wiozą swojackie dziecko odbite krzyżakom, a do tego córkę sławnego Juranda, o którym gątkowie tyle śpiewali już pieśni po gródkach, dworzyszczach i chatach, prześcigali się w usługach i pomocy. Dostarczano zapasów i koni. Wszystkie drzwi stawały otworem. Nie potrzebował już zbyszkowieść Danusi w kolebce między końmi, gdyż silni młodziankowie przenosili ją w noszach od wsi do wsi, tak to i ostrożnie, jakby jakąś świętość nieśli. Niewiasty otaczały ją najtkliwszą opieką. Mężowie, słuchając opowieści o jej krzywdach, zgrzytali zębami i niejeden nakładał zaraz żelazne blachy, chwytał za miecz, za topór albo za kopię i jechał dalej za Zbyszkiem, aby pomścić się z nawiązką, bo nie dość wydawało się zawziętemu pokoleniu, Równo krzywdą za krzywdę zapłacić. Ale Zbyszko nie myślał w tej chwili o zemście, tylko jedynie o Danusi. Żył między przebłyskami nadziei, gdy chwilowo czyniło się chorej lepiej, a głuchą rozpaczą, gdy stan jej pogarszał się widomie. Na kilka godzin drogi przed Spychowem padł znów na jego serce jaśniejszy promyk nadziei. Policzki Danusi poczęły blednąć, oczy stawały się mniej mętne, oddech nie tak głośny i mniej pośpieszny. Zbyszko dostrzegł to natychmiast i po niejakim czasie nakazał ostatni postój, aby mogła spokojniej oddychać. Byli może o miro od Spychowa, z dala od mieszkań ludzkich, na wąskiej drodze między polem a łąką. Ale stojąca w pobliżu dzika grusza dawała ochronę od słońca, zatrzymali się więc pod jej gałęziami. Pachołkowie pozłaziwszy z koni, je, by łacniej im było szczypać trawę. Dwie niewiasty najęte do posług przy Danusi i młodziankowie, którzy ją nieśli, znużeni drogą i upałem pokładli się w cieniu i posnęli. Tylko Zbyszko czuwał przy noszach i siadłszy tuż przy korzeniach gruszy nie spuszczał z chorej oczu. A ona leżała wśród popołudniowej ciszy, spokojnie z przymkniętymi powiekami. Zbyszkowi wydawało się jednakże, że nie śpi. Jakoż gdy na drugim końcu rozległej łąki koszący siano chłop stanął i począł brzękać w kosę osełką, drgnęła lekko i otworzyła na chwilę powieki, po czym przymknęła je zaraz. Pierściej podniosła się jakby głębszym oddechem, a z ust wyszedł ledwie dosłyszalny szept. Kwiecie, pachnie. Były to pierwsze niegorączkowe i niebłędne słowa, jakie od początku podróży wymówiła. Albowiem z przygrzanej słońcem łąki powiechł przynosił istotnie mocną woń, w której czuć było i siano, i miód, i przeróżne pachnące zioła. Więc w Zbyszku na myśl, że przytomność wraca chorej, zadrżało z radości serce. W pierwszym uniesieniu chciał rzucić się jej do nóg ale z obawy, by jej nie przestraszyć, pohamował się, klęknął tylko przy noszach i pochyliwszy się nad nią, ją wołać z cicha — Tanusiu! Tanusiu! A ona otworzyła znów oczy. Czas jakiś patrzyła na niego, po czym uśmiech rozjaśnił jej twarz i tak samo jak poprzednio w chacie z ale daleko przytomniej wymówiła jego imię — Zbyszko. I próbowała wyciągnąć ku niemu ręce, ale dla zbytniej słabości nie mogła tego uczynić. On natomiast objął ją ramionami, z sercem tak wyzbranym, jakby jej dziękował za jakąś niezmierną łaskę. – Przebudziłaś się? – mówił. – O Bogu chwała! Bogu! Po czym zbrakło mu głosu i przez czas jakiś patrzyli na siebie w milczeniu. Ciszę polną mącił tylko wonny powiew od strony łąki, które szemrał w liściach gruszy, ksykanie koników w trawach i dalekie, niewyraźne śpiewanie kosiarza. Danusia spoglądała coraz przytomniej i nie przestawała się uśmiechać, zupełnie jak dziecko, które we śnie widzi anioła. Powoli jednak w oczach jej poczęło się odbijać jakby pne zdziwienie. Gdzie mi jest? rzekła. Wówczas z ust jego wyrwał się cały rój krótkich, przerywanych przez radość odpowiedzi: Przy mnie jesteś, pod spychowem. Do tatusia jedziemy. Skończona twoja niedola. Oj Danuśku, moja, oj Danuśku, szukałem cię i odbiłem. Nie w niemieckiej tyś już nie woli. Nie bój się, zaraz będzie spychów. Chorzała się, ale pan Jezus się zmiłował. Ile było boleści, ile płakania. Danuśko! Teraz już dobrze. Nic, jeno, szczęśliwość przede mną. Ej, com się naszukał, com się nawędrował. Ej, Boże Mocny i odetchnął głęboko sprawie z jękiem jakby ostatek ciężaru boleści zrzucał z piersi Danusia leżała spokojnie coś sobie przypominając coś rozważając a na koniec spytała toś ty nie zobaczył mnie i dwie łzy wezbrawszy się jej w oczach stoczyły się zwolna po twarzy na bezgłowie ja miałbym ciebie zobaczyć było coś w tym stłumionym okrzyku więcej mocy niż w największych zaklęciach i przysięgach, albowiem miłował ją zawsze całą duszą, a od czasu, gdy ją odzyskał, stała mu się droższą niż cały świat. Ale tymczasem zapadła ponownie cisza. W dali jeno chłop przestał śpiewać i ją raz drugi klepać osełką kosę. Usta Danusi poczęły się znów poruszać, ale szeptem tak cichym, że Zbyszko nie mógł jej dosłyszeć. Więc pochyliwszy się zapytał: Coś zaś gódko mówisz? a ona powtórzyła — Wiecie, pachnie. — Pójdźmy przy łące, odrzekł, ale wnet pojedziemy dalej do tatusia, który też z niewoli wybawion, i będziesz moja do śmierci. Słyszysz, że ty mnie dobrze i rozumiesz? Wtem targnął nim nagły niepokój. Spostrzegł bowiem, że twarz jej czyni się blada i coraz bledsza i na twarzy osiadają gęsto drobne krople potu. — Co ci jest? spytał z ogromnym przestrachem. I uczuł, jak włosy zjeżdżają mu się na głowie, a mróz przechodzi przez kości. — Co ci jest? Powiedz! — powtórzył. — Ciemno — szepnęła. — Ciemno? Słonko świeci, a tobie ciemno? — zapytał Zdyszan głosem. — Dopiero co mówiłaś przytomnie, na imię boskie. Rzeknij choć słowo. Poruszyła jeszcze ustami, ale nie mogła już nawet szeptać. Zbyszko odgadł tylko, że wymawia jego imię i że go woła. Wnet potem wychudzone jej dłonie jęły je drgać i trzepotać się po kilimku, którym była okryta. Trwało to chwilę. Nie było już się co budzić. Konała. on w przerażeniu i rozpaczy począł ją błagać, jakby prośba mogła coś wskórać. Danusika! O Jezu, miłosierny! Poczekaj, chodź do Spychowa! Poczekaj! Poczekaj! O Jezu... Jezu. Yes. Jezu. Yes.